wracamy ze Słupska, jest godzina 11 w piątek. Wbijamy się na Sycewice, tam skakujemy na trasę dwa nogi gravel. Miejscowość Zębowo. No dobrze, to mamy 11.54. Piękną pogodę, piękną trasę. Wyruszyliśmy ze Słupska. Przyjechaliśmy na Skórzkę dziwnymi drogami. I w ten oto piękny sposób oficjalnie wbijamy się na trasę Vanogi. Jest 330 km do końca. Przyjechaliśmy pociągiem do Słupska. Ze Słupska 12 km przez wioski na trasę. I jedziemy. Sezon od zdjęcia przepaku można otworzyć. Ładnie. Chciałem Wam też jeszcze dzisiaj opowiedzieć o tym, że po raz pierwszy jadę w takim pełnym załadunku, że tak powiem. Mam ze sobą całe spanie, namiot, śpiwory, materace, no i tam kupę rzeczy. Jeszcze nigdy nie jechałem tak mocno załadowany. Nigdy też nie spałem na trasie, więc to dzisiaj będzie pierwszy raz i generalna próba przed Vanogą, która za 2 tygodnie. Stąd też pomysł na taką wycieczkę właśnie, żeby na spokojnie sobie te przez 2 dni wszystko przetestować. No muszę Wam powiedzieć, że na razie trasa jest sztos. Ale zajebiście. Dzień dobry. Dzień dobry. Człowieku. Dzień dobry. Dobra, super, dziękuję. Dla pana. No, pan konkretne zakupy robi. Czoplica wiśniowa 200. No i chłopca! No i nagle nieoczekiwanie zmienił nam się tutaj klimat nieco. Zjechaliśmy z asfaltowej drogi prosto do lasu. Po mojej prawej widać rzeczkę. Kiedy wczoraj pisałem do organizatora wyścigu, że jedziemy na objazd, to pisał mi, że cytuję, będzie pan zadowolony. No powiem szczerze, postarał się. Naprawdę fajnie. No mogłem podjeżdżać, ale właściwie... Kurczę, ten mój tankowiec nie jest taka prosta sprawa. Tak go tutaj wziąć, wepchnąć. Mam wrażenie, że widziałem tą kładkę na zdjęciach już gdzieś. No ja myślałem, że gdzieś rower podnosił nad głowę. Nad szlabanem, tak, widziałem. Aha. Też miała analityczny mózg bardzo. Nie, gałęź mi się wpierdzieliła, wiesz? Ale chyba mam całe szprychy. Kurwa, i następna jeszcze. Co tu się wyrabia?
13.40, jesteśmy w wózce pod Żabeczką. Marek właśnie z kawką przyszedł. I z donutami. Wow. Jeden donut to jest podobno 30 km do przodu. Pięknie. To mogłeś wziąć 10 od razu. No właśnie nie mieli. Oszłości. Godzina 14, jesteśmy w Ustce. Po Ustce. 304 km do mety. Od morza wieje zimna bryza. Pięknie. Ależ te drzewa pachną. Przypominają mi się wakacje z dzieciństwa, gdzie jeździliśmy do takiego lasu właśnie, tak samo pachniało. Gravel, srawel. Wpychy, kurde. No nie ma to tamto. Czemu nie przyszedłeś po mój rower? Nie chciałeś zabrać mojego bagażu. No to łogień. To ja po to wpychałem ten rower, żeby teraz tu zjechać na dół. Uważać na korzenie tutaj. Jak to w lesie, nie? Dobrze, że jest ciepło. Buta zamoczyłem. Najgorzej jest, jak jedziesz na wycieczkę z reżyserem filmowym, który zamiast jechać na rowerze próbuje zrobić ujęcie dobre i ciągle się zatrzymujemy i on ciągle coś kombinuje. Chowa się gdzieś po krzakach. Gotowy? No akcja, akcja, nie? Dobra, jadę. Jakie to będą ujęcia? Aha. Co tam nagrywasz? Tajniki mojej. Zdradzam kulisy, jak powstają. Złamanie. Wracając jeszcze do tych relacji filmowych z tych wyjazdów. Pierwsza krew. No to niestety tak to wygląda, że zamiast jechać to się stoi i się kombinuje. Jakie ujęcie, co, gdzie, kto ma stanąć, kto kiedy ma przejechać. I na to tak naprawdę idzie strasznie dużo czasu. Czas to jedno, ale są też potem nieprzyjemności, na przykład podrapane nogi przez jeżyny. Także mamy pierwszą krew już. Marek się podrapał. Ale trasa fajna, bardzo ładnie. Morze szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew.
Na koń, panie sierżancie. Wiem, dlatego nagrywam. Ding, 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 ding. Te alpejskie krowy cały czas nas gonią, nie? Oho, a co to? Awaria numer jeden. Błotnik mi się poluzował. Jedź nie urwa. Błotnik mi się poluzował, wiesz? A ja nie dam się napić i biegnę pod tą górę. O! Dużo, cały wytki. Mur stany. No tak jest. Przygoda. Jak mój łańcuch jest blisko czysty, to bym widział. Jedź, jedź. Tak, dzisiaj są prawdziwe stres testy dla naszych rowerów, ekwipunków, dla wszystkiego. Co się ma rozlecieć, to się rozleci. Czy to? Na przykład, no. Właśnie, mój tylny hamulec ma delikatny wyciek oleju. Poci się klamka. Powstaje pytanie, na jak długo starczy oleju. Spoko, mam jeszcze drugi. A poza tym hamulce są dla dziewczyn. Sorry, dziewczyny. Ale to jest epicki rajd. Siłowa ściana. To nie ma drogi. No musi być. No kurwa. Kurwa, chaszcze jakieś. Dobre. Zbieramy się przez epicki odcinek niedostępny dla ruchu. Komunikacji nie jest. Do żadnej komunikacji. Ale szum morza. Ptaków śpiew. Boga. Teraz pytanie. Jechać za płotem? Myślę, że jeszcze kawałek dalej. Ja bym tędy jechał już tutaj, wiesz? Żyjesz? Oho. Awaria. Nic tak nie cieszy jak nieszczęście kolegi. ...290 km do końca. Na liczniku 52. No i takie piękne okoliczności przyrody, nie? To tu dużo mówić, no. No jest 15:40, jesteśmy w miejscowości Rowy. Rozglądamy się za czymś do zjedzenia. Wszystko pozamykane jeszcze. Czas na obiad. Trzeba powiedzieć, że za miejscowością Rowy autostrada totalna, nie? No. Tak jak do Rowów były single, zakrętasy, korzenie, piachy, tak teraz super.
Ależ to pięknie. To by było, zagapiłem się na Mareczka i prawie wjechałem w rów. Tak to jest, jak się nie patrzy na drogę. Trochę dociskamy pedały, bo chcemy zdążyć do Dębek na zachód słońca. A nie mamy zielonego pojęcia, o której jest. A jeszcze mamy kawał drogi. Chcielibyśmy tak tam 19-20 być tam. No. Pięknie, pięknie. Siemano krówki. Co tam u was słychać? Wszystko w porządku? Tak. No to git. km do mety. 17.02. Muzeum Wsi Słowińskiej. Na łapanie efektownych ujęć, ciąg dalszy. Nie ma jazdy na rowerze, tylko co chwilę przystaneczki, postoje. Rower rzucony w rów, leży, zamiast nóżkę kupić jak porządny człowiek. No lecimy dalej, bo niedługo zachód słońca, a do morza daleko. Ja ciągle słyszę te krowy alpejskie. Ja ewidentnie załadowałem za mało bagażu z tyłu, gdyż jak wjeżdżam po takich deskach do góry, to mam uślizg tylnego koła, więc muszę dociążyć chyba tylne koło. Kraina Bobra. Tutaj jest. Powiem szczerze, mam trochę dosyć tego kubeczka, że on tak tutaj naparza. Dzwonię jak krowa alpejska, naprawdę. Co mówisz? Jakby jechaliśmy z lasu, jechaliśmy asfaltem, to powiem szczerze, że mi się przez jakiś czas, po jakimś czasie, nudził ten asfalt i tak myślałem o tym, że można by było gdzieś sobie zjechać. Kurde, ale żeby aż takie tutaj wertepy, no to nie myślałem, a trzeba mieć na uwadze, że jest tutaj względnie sucho. Ciekawe jak to wygląda po ulewnych deszczach. Oho, no to raczej nie pojadę. O, nie chcę wylądować przez kierownicę. No i most jest piękny, rok nie wyłoży. Ciekawe na ile stabilne. Ten od spodu to już chyba umarł. To tam będzie lodowisko. No. Ludzie będą wpadali jak żaby. I bobry ich będą zjadały. No i co to właściwie jest? Teren monitorowany, obszar Natura 2000, Słowiński Park Narodowy. Obwód ochronny Kluki. Zatrzymam się, odwrócę, normalnie muszę wam pokazać. W
Zobaczcie, jakie zajebiste drzewo. Piękne. Odkryłaś to? No. Piękne drzewo, zajebiste. ...250 km do mety. Jest godzina 18:16. Mamy na liczniku 93 km i 7 godzin i 6 minut jazdy. I do Dębek raczej nie damy rady dzisiaj. Zobaczymy, jak będzie. Póki co gonimy zachód słońca. Chcielibyśmy być nad morzem na zachód. Auć. Kurde, zagapiłem się. Obejrzałem się, gdzie jest Marek i przednie koło mi się uśliznęło, się wywaliłem. O. Kurwa, się uderzyłem w kolano. O, fuck. O, kurwa. Aucia, 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 aucia. Aucia, aucia, aucia. No dobrze, jedziemy dalej. Nic się na szczęście nie stało. Uderzyłem się tylko trochę w kolano. Strasznie tutaj są takie grząskie piaski i wystarczy naprawdę chwila nieuwagi i koło myszkuje i ciężko jest się wybronić, jak się ma taki ładunek z tyłu na bagażniku. No, mój błąd, chwila nieuwagi. Właśnie przed chwilą padł żart z wycieczki. Marek stwierdził, że go bolą nogi od samego wsiadania na rower. Chwila oddechu od tych piasków. Od razu się przyjemniej jedzie. No dochodzi do godzina 19. Powiem szczerze, że już powolutku zmęczenie się nam daje we znaki. Już się tutaj zaczynają różnego rodzaju rozważania. Plan na chwilę obecną jest taki, żeby zdążyć nad morze, na zachód słońca. To jest priorytet. Także Łeba, o, Łeba 4,5 km, pięknie. ...19:38, Łeba. Zimno. No, dobry wieczór. Dawno nie pokazywałem swojej facjaty, ale warunki na drodze były niesprzyjające, więc wolałem trzymać kierownicę niż fisiować z kamerą. Minęliśmy Łebę. Jest godzina prawie 20. Zimno się zrobiło. Powoli się tutaj rozglądamy za jakimś miejscem, żeby się zatrzymać. Liczyliśmy na jakiś zjawiskowy zachód słońca. Może tu nad jeziorem. Kto wie, kto wie. A potem zobaczymy, czy kawałek pojedziemy, czy się tutaj gdzieś zatrzymamy i będziemy kiblować. Bo powiem szczerze, że trochę wcześnie na to, żeby się zatrzymać. No i my jesteśmy dosyć daleko. Jest dopiero 20, więc młoda pora. Można trochę pokręcić. Zobaczymy. No i takie tutaj są meandry. Jedziemy prawo, lewo, prawo, lewo. Trzeba na korzenie uważać, bo ślisko. Na głowę też trzeba uważać. Słyszycie kukułkę? Pierwszy raz w tym roku słyszę kukułkę. Jest taki przesąd, który mówi o tym, że jeżeli się słyszy kukułkę i ma się przy sobie gotówkę, jakąkolwiek, nawet grosik,
to będzie się miało bogaty rok. Próbowałem sobie przypomnieć, kiedy ja ostatnio spałem pod namiotem. Wstyd się przyznać, ale to będzie 20-25 lat. No jakoś tak. Kurczę. No dobrze, Ryśki. Zatrzymaliśmy się tutaj na kawkę, żeby morale trochę podnieść. Żeby, no jeszcze. Żeby odpocząć. Zrobimy sobie pyszną kawusię. Dobrze, moi mili. To już chyba będzie dzisiaj ostatnia relacja. 21.10. Jesteśmy w miejscowości Sasino. Do Dębek mamy jakieś 20 km, więc nie ma w ogóle totalnie opcji. Planujemy trochę pojechać już sześciennie i wtedy się gdzieś rozbić i w jutro wcześniej rano po prostu ruszyć, żeby to nadrobić. I tyle. Takie rzeczy tylko u Sasina, kurde. No dobra, sytuacja jest taka, że śpimy w Lubiatowie, właściwie na samej plaży, zaraz za Wydmą. Tak troszkę na dziko, namioty rozbite, wszystko ogarnięte. Także rano wschodzi słońce, ogarniamy tutaj i idziemy w dalszą drogę. A teraz idziemy spać, także dobranoc.